Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Dzisiaj mówimy na temat księgi Daniela, księgi Apokalipsy, bo skąd wzięli się ci święci, proszę Państwa, tutaj w Polsce, a których mało kto trawi. Jest to jakby, proszę Państwa, wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. No, naprawdę jest ich niewielu, ale siła jest w prawdzie, prawda? Siła jest w prawdzie. Także znalazłam na placu bankowym tutaj, proszę Państwa, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ktoś po prostu zapomniał, ktoś zostawił, proszę Państwa, bardzo ciekawe rzeczy, że może coś zobaczymy. Jehowa jest tym, który wyjawia tajemnice. Także proszę Państwa, Księga Daniela możecie czytać. Księga Daniela, drugi rozdział, werset 47. Dzisiaj Księga Daniela. Dzisiaj Księga Daniela, proszę Państwa. Jehowa jest tym, który wyjawia tajemnice. Tutaj mamy, proszę Państwa, nasze radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Nam bardzo to pomaga w reklamie naszego radia, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i kto to jest ten Jehowa? Bo tutaj w tej szkole po sąsiedzku Bożena Rossa, moja koleżanka, nauczycielka, polonistka, mówiła dzieciom, prawda, że Bóg to Jahwe się nazywa, że to jest miłosierny Bóg, że to jest bardzo dobry Bóg. Jehowa jest tym, który wyjawia tajemnice. Które rządy będą dominować na ziemi, gdy Królestwo Boże przyjdzie położyć kres panowaniu ludzi? Znana odpowiedź udzielił jej ten, który wyjawia tajemnice. To już mamy w Piśmie Świętym, w Biblii. Jehowa Bóg. Pozwala nam On rozpoznać tożsamość owych rządów dzięki analizie proroctw Daniela, proszę Państwa. Mężom tym Jehowa ukazał różne wizje o następujących po sobie bestiach. Objawił też bestie. Co to są te bestie? Z Księgi Daniela czy z Apokalipsy? Jest to bardzo ciekawe. Danielowi znaczenie proroczego snu, proszę Państwa, o ogromnym metalowym posągu. Polecił spisać te informacje w Biblii, proszę Państwa. W Biblii dla naszego pożytku. Pragnął umocnić w nas nadzieję na to, że Jego Królestwo niebawem zmiażdży wszelkie ludzkie rządy. No bo Armagedon, no bo jeszcze wcześniej wielki ucisk. Relacje Daniela i Jana tworzą razem obraz, który nie tylko pozwala zidentyfikować ośmiu królów, czyli osiem ludzkich potęg politycznych, ale pokazuje też, w jakiej kolejności miały one po sobie następować. Proroctwa te możemy jednak dokładnie zrozumieć tylko wtedy, gdy pojmiemy znaczenie pierwszego proroctwa zapisanego w Biblii. Dlaczego? Ponieważ spełnienie się tej zapowiedzi jest tematem spajającym całe Pismo Święte. Można ją przyrównać do osnowy, z którą splatają się wszystkie inne proroctwa. Potomstwo węża i bestia. Wkrótce po buncie w Edenie Jehowa zapowiedział, że niewiasta wyda potomstwo. Owo potomstwo po jakimś czasie zmiażdży głowę wężowi, czyli szatanowi. Stopniowo Jehowa wyjawiał, że będzie ono pochodzić z linii rodowej Abrahama, z narodu izraelskiego, z plemienia Judy, spośród potomków króla Dawida. Głównym przedstawicielem tego potomstwa okazał się Jezus Chrystus. A drugorzędną część potomstwa stanowią namaszczeni duchem członkowie zboru chrześcijańskiego. Jezus i pomazańcy wspólnie tworzą Królestwo Boże, narzędzie, za pomocą którego Bóg zmiażdży szatana. Pierwsze proroctwo biblijne, dane jeszcze w Edenie, zapowiadało też, że pojawi się potomstwo szatana. Będzie ono okazywać nieprzyjaźń, wręcz wrogość potomstwu niewiasty. Kto wchodzi w skład, czyli kto wchodzi w skład potomstwa węża,
Wszyscy, którzy podobnie jak szatan, diabeł, przejawiają nienawiść względem Boga i przeciwstawiają się ludowi Bożemu. Te wszystkie narody przeciwstawiały się ludowi Bożemu i miały jakiś swój stosunek względem narodu Bożego. Bo na przykład Rosja to się nie zalicza do tych potęg światowych, bo Rosja nie miała nic tam do ludu Bożego. Przez wieki szatan organizował swoje potomstwo w królestwa, innymi słowy najrozmaitsze systemy władzy. Ale stosunkowo niewiele tych człowieczych królestw miało znaczący wpływ na losy ludu Bożego, narodu izraelskiego lub zboru namaszczonych chrześcijan. Dlaczego ten fakt jest znamienny? Ponieważ wyjawia powód, dla którego wizje Daniela i Jana w sumie opisują zaledwie 8 potęg. Pod koniec pierwszego wieku naszej ery wskrzeszony Jezus przekazał apostołowi Janowi serię zdumiewających wizji. W jednej z nich Jan ujrzał diabła pod postacią smoka stojącego na brzegu ogromnego morza. Apostoł zobaczył też, jak z morza wychodzi bestia o osobliwym wyglądzie i otrzymuje od diabła wielką władzę. W jednej z kolejnych wizji anioł, mówiąc o wizerunku tej bestii, nazwanym szkarłatną bestią, wyjaśnił Janowi, że 7 głów wyobraża 7 królów, 7 rządów. W czasie, gdy Jan to opisywał, 5 z nich już upadło, 1 sprawował władzę, a ostatni jeszcze nie nadszedł. O jakie królestwa, czyli mocarstwa światowe tu chodzi? Omówimy teraz każdą z głów bestii opisanej w objawieniu. W objawieniu świętego Jana. Dowiemy się też, jak to, co na temat wielu z tych królestw utrwalił Daniel w wypadku niektórych na długo przed tym, zanim zaczęły istnieć. Pozwala nam lepiej je poznać. Pierwsze dwie głowy, Egipt i Asyria. Pierwsza głowa bestii symbolizuje Egipt. Dlaczego tak twierdzimy? Ponieważ był on pierwszym mocarstwem, które okazywało nienawiść ludowi Bożemu. Gdy potomkowie Abrahama, z którego rodu miało nadejść obiecane potomstwo, przebywali w Egipcie, stali się liczni. Egipcjanie zaczęli wtedy uciskać Izraelitów. Szatan próbował unicestwić lud Boży, zanim pojawiło się owo zapowiedziane potomstwo. W jaki sposób pobudził faraona do uśmiercania wszystkich izraelskich chłopców? Jehowa udaremnił ten plan i wyzwolił swój lud z niewoli. Jakiś czas potem osiedlił go w ziemi obiecanej. Druga głowa bestii wyobraża Asyrię. To potężne królestwo również usiłowało zgładzić lud Boży. Co prawda Jehowa, czyli Jahwe, użył Asyrii jako narzędzia do ukarania 10-plemiennego królestwa za bałwochwalstwo z czasów Manassesa i bunt, ale potem zaatakowała ona Jerozolimę. Niewykluczone, że szatan chciał przerwać królewską linię, która w końcu miała doprowadzić do Jezusa. Atak ten nie był zgodny z zamiarami Jehowy, dlatego w cudowny sposób wyzwolił on swój wierny lud, uśmiercając najeźdźców. Trzecia głowa, czyli Babilon, trzecia głowa bestii widzianej przez Jana wyobraża królestwo, którego stolicą był Babilon. Jehowa pozwolił Babilończykom podbić Jerozolimę i uprowadzić jej mieszkańców do niewoli. To wtedy, kiedy Sedekiaszowi, ostatniemu królowi judzkiemu, oczy wydłubano i w łańcuchach poprowadzono do niewoli na 70 aż lat. Zanim jednak dopuścił do tego upokorzenia, ostrzegał buntowniczych Izraelitów przed tą tragedią. Wielokrotnie, nawet potem Jezus, wiele setleci po, powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków, jak kokosz chciałem do ciebie posłać. Ale widzicie Państwo, oni też zabili Jezusa Chrystusa, to więc jakaś nawiedzona kobieta w Google Plus tam się zgłasza i mówi, że Żydzi wcale nie zabili Żyda. Ja mówię, no to przecież tylko wtedy byli Żydzi, tylko byli ci Izraelici, którzy tylko byli wierzący, bo panowała teokracja, teos, nie było ani jednego ateisty i wszyscy byli Żydami, a mówimy tutaj o narodzie. I ta kontynuacja tej nienawiści, jeżeli chodzi o te poszczególne, kolejne potęgi światowe, o nienawiści mówimy, to jest też ten naród Boży, nawet już duchowy, bo przecież wiadomo, że jeśli jesteś
cielesnym Izraelitą, to na Bogu nie robi większego wrażenia, bo Bóg kocha, tak jak ty wcześniej możesz Boga pokochać poprzez poznanie prawdy i zrozumienie, że to prześcieradło, które Piotr miał w wizji, na tym prześcieradle były zwierzęta takie nieczyste, wstępujące, to wszystko było z nieba. Bóg powiedział, jedz to, ponieważ to już jest czyste, co Bóg uznał za czyste. Czyli wtedy, kiedy apostoł Paweł te trzy podróże misyjne miał, to gdzie miał? Do pogan. Jezus głosił tylko tym swoim Żydom, którzy go zabili, Żydku Żydów, a apostoł Paweł, proszę Państwa, głosił poganom. Tak. Radio Koncita. Trzecia głowa Babilon. Trzecia głowa bestii widzianej przez Jana. Także proszę z nami, proszę Państwa, tu jesteśmy w Radiu Koncita. Trzecia głowa Babilon. Trzecia głowa bestii widzianej przez Jana wyobraża królestwo, którego stolicą był Babilon. Jehowa pozwolił Babilończykom podbić Jerozolimę i uprowadzić jej mieszkańców do niewoli. Zanim jednak dopuścił do tego upokorzenia, ostrzegał buntowniczych Izraelitów wielokrotnie przed tą tragedią. Przepowiedział, że linia człowieczych władców, którzy zasiadali na tronie Jehowy w Jerozolimie, zostanie przerwana. Niemniej obiecał też, że pojawi się potomek króla Dawida, ten, do którego należy tytuł prawny, i odzyska tę władzę. Inne proroctwo wskazywało, że gdy nadejdzie obiecany Mesjasz, czyli pomazaniec, Żydzi będą oddawać Bogu cześć w świątyni jerozolimskiej. Jedno z wcześniejszych proroctw, spisane przed uprowadzeniem Izraelitów do Babilonu, mówiło, że Mesjasz urodzi się w Betlejem. Jeśli zapowiedzi te miały się spełnić, Żydzi musieli zostać uwolnieni z niewoli, wrócić do ojczyzny i odbudować świątynię, ale Babilończycy nigdy nie uwalniali jeńców. Jak ta przeszkoda miała być pokonana? Jehowa wyjawił to swoim prorokom wśród jeńców uprowadzonych do Babilonu. Znajdował się prorok Daniel. Jehowa posłużył się nim, aby objawić, jakie królestwa będą następowały po ówczesnej potędze światowej. Tajemnice te przedstawił za pomocą rozmaitych symboli. Na przykład spowodował, że babilońskiemu królowi Nabuchodonozorowi przyśnił się sen o ogromnym posągu wykonanym z różnych metali. To o tym my mówimy. Za pośrednictwem Daniela Jehowa wyjaśnił, że głowa, złota głowa posągu, symbolizuje mocarstwo babilońskie. Kolejna potęga światowa została wyobrażona przez pierś i ramiona ze srebra. Co to za potęga i jak będzie traktować lud Boży? Babilon, pod gwiazdką mamy tu, wyobraża zarówno głowa posągu z Księgi Daniela, jak i trzecia głowa bestii opisanej w objawieniu. Zobacz diagram na stronach 12-13 w wydaniu standardowym. Za pośrednictwem Daniela Jehowa wyjaśnił, że złota głowa posągu symbolizuje mocarstwo babilońskie. Kolejna potęga światowa została wyobrażona przez pierś i ramiona ze srebra. Co to za potęga i jak będzie traktować lud Boży? Czwarta głowa Medo-Persja. Ponad 100 lat przed czasami Daniela Jehowa wyjawił przez proroka Izajasza szczegóły na temat mocarstwa, które dokona podboju Babilonu. Przepowiedział nie tylko sposób zdobycia jego stolicy, ale też imię zwycięskiego wodza. Miał się nim okazać Cyrus Pers. Daniel otrzymał dwie wizje dotyczące mocarstwa medoperskiego. W pierwszej królestwo to obrazował niedźwiedź, który był podniesiony z jednej strony. Powiedziano mu, wstań, pożeraj dużo mięsa. W drugiej Daniel ujrzał tę dwuczłonową potęgę pod postacią dwurożnego barana. Jehowa posłużył się Medo-Persją do spełnienia swych zapowiedzi. Obaliła ona Babilon i umożliwiła Izraelitom powrót do ojczyzny. Ale później to samo mocarstwo niemal unicestwiło lud Boży. Biblijna księga Estery donosi o spisku uknutym,
jak chcesz, tak mów, przez najważniejszego ministra Persji, Hamana. I tutaj, proszę Państwa, 2-3 lata temu spisek Hamana jest w internecie. El Mercedes, proszę oglądać dramat na stadionie Legii podczas kongresu Świadków Jehowy, 2-3 lata temu. Mam to nagrane. Poczynił on kroki, Haman, i sam w to wpadł. Poczynił on kroki, by w ustalonym dniu zgładzono wszystkich Żydów mieszkających na rozległym obszarze imperium. Tylko dzięki interwencji Jehowy jego lud po raz kolejny uniknął skutków nienawiści potomstwa szatana. Słusznie więc, czwartą głowę bestii z objawienia można utożsamić z Medopersją. Piąta głowa Grecji. Piąta głowa bestii z objawienia wyobraża Grecji. Gdy Daniel objaśniał wcześniej sen Nabuchodonozora, oznajmił, że potęgę tę symbolizuje brzuch i uda zmieć. Prorok otrzymał też dwie wizje ukazujące niezwykłe szczegóły zarówno o naturze tego imperium, jak i o jego najsłynniejszym władcy. W jednej z nich Daniel ujrzał Grecję jako lamparta z czterema skrzydłami, co oznaczało, że mocarstwo to będzie dokonywać błyskawicznych podbojów. W drugiej wizji zobaczył kozła z okazałym pojedynczym rogiem, który szybko pokonał dwurożnego barana, czyli Medo-Persji. Jehowa powiedział Danielowi, że kozioł symbolizuje Grecję, a wielki róg to jeden z jej królów. Daniel zanotował, że róg ten zostanie złamany i na jego miejscu wyrosną cztery mniejsze. Chociaż proroctwo to zostało spisane około 200 lat przed tym, jak Grecja zaczęła dominować na arenie światowej, wszystkie jego szczegóły się spełniły. Aleksander Wielki, najsłynniejszy władca starożytnej Grecji, uderzył na Persję. Wkrótce jednak róg ten został złamany. Wielki król zmarł u szczytu swej potęgi, mając zaledwie 32 lata. Królestwem podzielili się wtedy czterej jego wodzowie. Pokonawszy Persję, Grecja panowała nad terytorium zamieszkiwanym przez lud Boży. Do tego czasu Żydzi ponownie osiedlili się w ziemi obiecanej i odbudowali świątynię w Jerozolimie. Nadal byli narodem wybranym przez Boga, a świątynia wciąż stanowiła ośrodek prawdziwego wielbienia. Ale w II wieku przed naszą erą Grecja, piąta głowa bestii, zaatakowała lud Boży. Antioch IV, jeden z późniejszych sukcesorów Aleksandra, umieścił na terenie świątyni jerozolimskiej pogański ołtarz i pod groźbą śmierci zakazał praktykowania religii żydowskiej. Cóż za akt nienawiści ze strony potomstwa szatana. Wkrótce jednak miejsce Grecji, Państwo zobaczą, my tutaj jakby za Żydami się wstawiamy, ale my wstawiamy się nie jako Żydami z urodzenia, z krwi i ciała, tylko z wiary, bo nawet jeśli to byli Żydzi, to jest teokracja, to była teokracja, to był Jahwe, to była wiara i chodziło tu o wiarę jaką, którą miał Abraham, ziarenko piasku. Jeżeli będziesz miał wiarę jak ziarenko piasku, prawda? Jak Abraham, a tu nie chodzi o taką cielesność. No to więc nasz program edukacyjny Elhof Art 2000, El Mercedes na Google Plus, YouTube, Daily Motion i inne walczy z ciemnotą, głupotą, zabobonem i przesądem i dosłownym myśleniem, prawda? Że tu nie chodzi o cielesne rzeczy, tylko o wiarę duchową. I Jezus mówił o narodzie duchowym Izraelitów, ze wszystkich plemion, ze wszystkich ludów, a więc też i Żydów, ale tylko tych, którzy okazali wiarę w Jezusa Chrystusa, bo naród żydowski jako taki przestał istnieć, a to znacie Państwa tutaj opowieści Józefiny Kądzieli w naszym radiu El Mercedes, jako kanał też Wiesiolandia. Proszę oglądać, też są playlisty Wiesiolandia, Wiesiolandia Plus, wykłady Józefiny Kądzieli, Elka Pierdzielka też, to Państwo zobaczycie. Tutaj przy pomocy też takiej pisarki anglojęzycznej
napisała super książkę, jak doszło do zagłady Żydów, jak doszło do zagłady narodu żydowskiego. W roku 70 naszej ery ze strony nieszczęście przyszło Rzymian. Jak to tak podskakiwali Żydzi, ale w końcu ostatecznie teokracja upadła. A dzisiaj to, wiecie Państwo, co jest, to już nie jest teokracja. Jahwe Bóg już nawet nie był obecny wtedy, kiedy oni z Babilonu wrócili, bo nie było nad Arką Przymierza tego obłoku, prawda? No, takiej mgiełki świadczącego o obecności Jehowy. Jeżeli ci prorocy występowali w imieniu Jehowy, a kapłani nie chcieli się słuchać, naród się nie chciał słuchać, to jakżeby miał być obecny Jahwe zastępów pośród nich, prawda? Tutaj też nawet na niemieckiej monecie mieliśmy Jehufa. W Lidzbarku Warmińskim w kościele katolickim nad ołtarzem jest JHWH, tetragram żydowski, imię Boże. Nie wiadomo, czy oni nie zakryli to, nie zatarli. Czyli tak, cóż za atak nienawiści ze strony potomstwa szatana? Wkrótce jednak miejsce Grecji zajęło inne mocarstwo. Kto okaże się szóstą głową bestii, czyli szósta głowa Rzym, straszny i przerażający. Państwo zobaczą, Rzym straszny i przerażający, gdy nadaje nasze radio. Wciąż i wciąż. To KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Tutaj jest reklamówka. Proszę Państwa, reklamówka przerywana. Szósta głowa Rzym, straszny i przerażający. Kiedy Jan otrzymał wizję bestii, dominującą potęgą światową był Rzym, prawda? Ta piąta wtedy. Piąty jest król, prawda? Mówił Jan, no to właśnie był wtedy Rzym. Ta szósta głowa odegrała kluczową rolę w realizacji proroctwa Księgi Rodzaju 3:15. Szatan, posługując się urzędnikami rzymskimi, zadał cios, że piąty upadł, szósty był, a siódmy jeszcze nie przyszedł, który chwilowo obezwładnił potomstwo nienawiści. Jeszcze raz to powtórzę, żeby to było wszystko jasne. Szósta głowa Rzym, straszny i przerażający. Kiedy Jan otrzymał wizję bestii, dominującą potęgą światową był Rzym, ale wcześniej przed Rzymem upadła piąta, czyli Grecja. Ta szósta głowa, czyli Rzym, odegrała kluczową rolę w realizacji proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15. Szatan, tam gdzie ty zmiażdżysz piętę. Szatan, posługując się urzędnikami rzymskimi, zadał cios, który chwilowo obezwładnił potomstwo niewiasty, rozgniótł mu piętę. Jak do tego doszło? Przedstawiciele władz rzymskich osądzili Jezusa na podstawie fałszywych zarzutów o nawoływanie do buntu i go uśmiercili. Czyli to wszystko z ręki jakby Żydów, z języka Żydów, którzy stali za plecami Jezusa i ble, 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 terele mele, kukuryku, lewarto. Także ty nie idź za takim tłumem, tak haniebnym, złym celu. Ale ta symboliczna rana wkrótce została uleczona, gdyż Jehowa go wskrzesił. Razem z Rzymianami przeciwko Jezusowi spiskowali izraelscy przywódcy religijni. W zasadzie odrzuciła go większość rodaków. Dlatego Jehowa przestał traktować Izraelitów jako swój lud. No to więc jak nie żyć Żydzi? Teraz wybrał nowy naród, Izrael Boży, to jest Galatów, proszę czytać trzeci rozdział od 26 do 29 i Galatów, proszę czytać szósty rozdział werset 16. O narodzie duchowych Izraelitów Bożym. Był nim zbór namaszczonych chrześcijan, składający się zarówno z Żydów, jak i z pogan właśnie. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, potomstwo węża dalej okazywało nieprzyjaźń potomstwu niewiasty, jego drugorzędnej części, zborowi chrześcijańskiemu. Nieraz groziło unicestwienie przez Rzym. We śnie, który Daniel objaśnił Nabuchodonozorowi, Rzym został ukazany jako golenie z żelaza. Prorok ujrzał też wizję, która szczegółowo opisywała nie tylko Imperium Rzymskie, lecz również mającą się z niego wyłonić następną potęgę światową. Przez stulecia Rzym był w oczach wrogów straszny i przerażający oraz niezwykle silny, ale proroctwo zapowiadało,
że z tego mocarstwa wyrośnie 10 rogów, a także jeden mały, który zyska na znaczeniu. Jaka jest tożsamość 10 rogów oraz tego jednego? Jaki związek istnieje między małym rogiem a ogromnym posągiem, który przyśnił się Nabuchodonozorowi? Na te pytania odpowiemy w następnym artykule do studium. Czyli, że ciekawe, prawda? Jehowa wyjawia, co ma się stać wkrótce. To jest objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, werset pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. Także proroctwa Daniela i Jana zazębiają się ze sobą w taki sposób, że pozwalają nam zrozumieć znaczenie wielu obecnych i przyszłych wydarzeń na świecie, czego się dowiadujemy, porównując bestię z wizji Jana oraz ukazaną Danielowi przerażającą bestię o 10 rogach z podanym przez tego proroka wyjaśnieniem snu o ogromnym posągu. Do czego powinno nas pobudzać dokładne zrozumienie tych proroctw? Najpierw przeanalizujmy wizję Jana. Jak się dowiedzieliśmy z poprzedniego artykułu, pierwszych 6 głów bestii wyobraża Egipt, Asyrię, Babilon, Medopersję, Grecję i Rzym. Wszystkie te mocarstwa odnosiły się z nienawiścią do potomstwa niewiast. Rzym, ukazany jako 6 głowa, dominował jeszcze szereg stuleci po spisaniu przez Jana tej wizji. W końcu jednak miejsce Rzymu miała zająć 7 głowa, która potęga światowa okazała się nią i jak traktowała wspomniane potomstwo. Wielka Brytania, Państwo zobaczą, chce teraz wyjść z Unii Europejskiej. Co to znaczy? Że należy do Ameryki. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone rosną w siłę. Tożsamość 7 głowy bestii z 13 rozdziału objawienia możemy ustalić, gdy, proszę Państwa, porównamy wizję Jana z wizją Daniela o przerażającej 10-rożnej bestii. Dzikie zwierzę, które widział Daniel, wyobrażało rzymskie mocarstwo światowe. W 5 wieku naszej ery Rzym zaczął się rozpadać. 10 rogów wyrastających z głowy tej strasznej bestii symbolizuje królestwa, które wyłoniły się z tego imperium. Na temat 4 rogów przerażającej bestii podano ciekawą informację. 3 z nich zostają wyparte przez inny róg, mały róg. Słowa te się spełniły, gdy w siłę urosła Anglia, niegdyś rzymska prowincja Brytania. Do XVII wieku nie odgrywała ona większej roli. Znacznie bardziej liczyły się 3 inne państwa powstałe z dawnego imperium rzymskiego: Hiszpania, Niderlandii i Francja. Anglia po kolei pozbawiała te potęgi ich wpływowej pozycji. Do połowy XVIII wieku już jako Wielka Brytania znalazła się na najlepszej drodze do tego, by się stać dominującym mocarstwem na arenie światowej. Ale wtedy jeszcze nie była 7 głową bestii. Chociaż Wielka Brytania zyskała na znaczeniu, jej północnoamerykańskie kolonie oderwały się od niej i utworzyły Stany Zjednoczone. Niemniej zdołały urosnąć w siłę właśnie dzięki ochronie brytyjskiej floty. Do roku 1914, kiedy to rozpoczął się Dzień Pański, Wielka Brytania zbudowała największe pod względem terytorialnym imperium w historii, a Stany Zjednoczone stały się największą na Ziemi potęgą gospodarczą. Podczas pierwszej wojny, jeszcze tu wcześniej, chociaż elementy tej dwuczłonowej potęgi światowej istniały od XVIII wieku, opis Jana sugeruje, że miała się ona pojawić na początku Dnia Pańskiego. Wizje zawarte w objawieniu spełniają się właśnie w Dniu Pańskim. Objawienie, pierwszy rozdział, werset 10. Dopiero podczas pierwszej wojny światowej 7 głowa zaczęła działać jako zjednoczone mocarstwo. No więc jedźmy dalej. Podczas pierwszej wojny światowej te dwie potęgi połączył szczególny sojusz. Tak oto pojawiła się 7 głowa bestii, angloamerykańskie mocarstwo światowe.
Jak ta głowa będzie traktować potomstwo niewiasty? Czyli znowuż mówimy tutaj o stosunku tych potęg światowych do ludu Bożego, a Rosja nie miała żadnego, prawda, stosunku, to więc ona, ta Rosja, niechby była i największa, nie jest opisywana w pochodzie potęg światowych. Krótko po rozpoczęciu się Dnia Pańskiego, siódma głowa przypuściła atak na lud Boży, pozostających jeszcze na ziemi braci Chrystusa. Jezus wskazał, że podczas Jego obecności ów ostatek potomstwa będzie aktywnie działał. Mocarstwo angloamerykańskie wystąpiło przeciw tym świętym. W trakcie I wojny światowej represjonowało ich, objęło zakazem niektóre ich publikacje, a przedstawicieli klasy wiernego niewolnika wtrąciło do więzienia. Siódma głowa bestii w zasadzie zdławiła na pewien okres działalność kaznodziejską. Jehowa przewidział ten dramatyczny rozwój wydarzeń i objawił go Janowi. Oznajmił mu również, że drugorzędna część potomstwa zostanie ponownie ożywiona i będzie działać jeszcze dynamiczniej. Historia nowożytnych sług Jehowy potwierdza, że tak się stało. Mocarstwo angloamerykańskie, a skopy z żelaza i gliny. Jaki związek zachodzi między siódmą głową bestii a olbrzymim posągiem? Wielka Brytania w szerszym zaś ujęciu, a także i Stany Zjednoczone, wyrosła z Imperium Rzymskiego. A co można powiedzieć o stopach posągu? Są one uformowane z mieszaniny żelaza z gliną. Opis ten dotyczy czasu, gdy siódma głowa potęga angloamerykańska zyskała na znaczeniu. Tak jak żelazna struktura zmieszana z gliną jest słabsza niż lite żelazo, tak też owa potęga jest słabsza niż imperium, z którego się wyłoniła. Jak do tego doszło? Siódma głowa bestii nieraz dowodziła swej siły. Przykładem może być zwycięstwo w I wojnie światowej. Jej iście żelazna moc uwidoczniła się również w II wojnie światowej. Potem siódma głowa wciąż co jakiś czas ujawniała cechy żelaza. Jednak już dość wcześnie zaczęło się ono mieszać z gliną. Słudzy Jehowy od dawna starali się zrozumieć symbolikę stóp posągu. Księga Daniela, 2 rozdział, werset 41, opisuje mieszaninę żelaza i gliny. Nie jako wiele, lecz jako jedno królestwo. Dlatego glina wyobraża różne elementy w sferze wpływów potęgi angloamerykańskiej, które czynią ją słabszą od dawnego Imperium Rzymskiego, przyrównanego do litego żelaza. Glinę nazwano potomstwem ludzkim. Chodzi tu więc o zwykłych ludzi. W łonie tej potęgi wielu zaczęło domagać się swoich praw poprzez różne akcje na rzecz swobód obywatelskich, tworzenie związków zawodowych oraz ruchy niepodległościowe. Ci zwykli obywatele osłabili zdolność mocarstwa angloamerykańskiego do działania z siłą żelaza. Spory pomiędzy zwolennikami odmiennych ideologii, a także okoliczność, że wybory często nie wyłaniają zdecydowanego zwycięzcy, powodują, iż nawet popularni przywódcy nie dysponują silnym mandatem społecznym, który pozwoliłby im realizować swoją politykę. Daniel przepowiedział, że królestwo to okaże się po części mocne, a po części okaże się kruche. W XXI wieku Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone nadal łączy szczególne partnerstwo i w kwestiach globalnych często podejmują one wspólne działania. Proroctwa o ogromnym posągu i o bestii upewniają nas, że potęgi angloamerykańskiej nie zastąpi już żadna kolejna potęga. To ostatnie jest mocarstwo światowe, to już ostatnie mocarstwo światowe może się okazywać słabsze niż mocarstwo wyobrażone przez golenie z żelaza, ale nie rozpadnie się samo z siebie. Czy liczba palców u stóp posągu ma jakieś istotne znaczenie? Zastanówmy się. W innych wizjach Daniel podawał konkretne liczby, na przykład ile rogów znajdowało się na głowach różnych bestii. Państwo zobaczą. Radio Koncita. Czy liczba palców u stóp posągu ma jakieś istotne znaczenie? Zastanówmy się. W innych wizjach Daniel podawał konkretne liczby, na przykład ile rogów znajdowało się na głowach różnych bestii.
Liczby te mają swoje znaczenie, jednak opisując posąg, prorok nie wspomniał o liczbie palców u stóp. Radio kończy. Dlatego, jak się wydaje, nie jest ona bardziej znacząca niż to, że posąg miał dwoje ramion, dłoni, nóg czy stóp. Daniel sprecyzował jedynie, że te palce są uformowane z żelaza i gliny. Z jego opisu możemy wywnioskować, że właśnie angloamerykańskie mocarstwo światowe będzie zajmować dominującą pozycję, gdy kamień wyobrażający Królestwo Boże uderzy w stopy posągu Daniela 2,45. Mocarstwo angloamerykańskie, a dwurożna bestia. Angloamerykańskie. No, mówimy ostatnio dużo o Angloameryce. Dlaczego? Że nawet gdyby Putin miał te rakiety wysłać, to i tak to nie należy do mocarstwa angloamerykańskiego. Chociaż mocarstwo angloamerykańskie, światowe, jest mieszaniną żelaza i gliny, to wizje dane Janowi przez Jezusa dowodzą, że potęga ta miała w dniach ostatnich wciąż odgrywać kluczową rolę. W jaki sposób? Jan ujrzał dwurożną bestię mówiącą jak smok. Co wyobraża to osobliwe zwierzę? Ma dwa rogi, więc reprezentuje imperium dwuczłonowe. Jan ponownie widzi mocarstwo angloamerykańskie, ale tym razem szczególnej roli. Bestia ta zachęca do uczynienia wizerunku pierwszej, siedmiogłowej bestii. Jan napisał, że ten wizerunek pojawi się, potem zniknie, a następnie znów się pojawi. Dokładnie to stało się z organizacją popieraną przez Wielką Brytanię i USA, a mająca jest obraz ich, a mającą zjednoczyć i reprezentować Królestwa Świata. Organizacja ta powstała po I wojnie światowej jako Liga Narodów. Zniknęła, gdy wybuchła II wojna światowa. W trakcie tej wojny lud Boży ogłaszał, że według proroctwa z objawienia wizerunek bestii pojawi się ponownie i faktycznie się pojawił, tym razem jako Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jan określił wizerunek bestii mianem ósmego króla, który nie jest odrębnym ósmym królem, bo jest z tych siedmiu. W jakim sensie jest to ósmy król? Nie został on wyobrażony jako ósma głowa pierwszej bestii, jest tylko jej wizerunkiem. Wszelka moc, jaką posiada, pochodzi od jego państw członkowskich, zwłaszcza od głównego poplecznika, czyli potęgi angloamerykańskiej. Otrzymuje jednak władzę, by niczym król wykonać pewne zadanie. Zadanie, które zapoczątkuje serię wydarzeń mających zmienić wiek historii. Wizerunek bestii pożera nierządnicę. Jan opisuje, że szkarłatnej bestii, wizerunku pierwszej bestii, dosiada symboliczna nierządnica, która w ten sposób nią kieruje. Kobieta ta nosi imię Babilon Wielki. Trafnie wyobraża wszystkie fałszywe religie, wśród których prym wiodą kościoły chrześcijaństwa. Owe organizacje, czyli że to nie jest kościół katolicki, prawda? Bo ktoś mówi, że to jest tylko kościół katolicki. Świadkowie Jehowy nie są aż tacy przeciwko. Umieją się dogadywać, chociaż nie należą do Ekumene D. Owe organizacje religijne udzielają wizerunkowi bestii swojego poparcia i starają się wywierać na niego wpływ. Jednakże w Dniu Pańskim gwałtownie wysychają wody Babilonu Wielkiego, symbolizujące ludzi, którzy popierają tę nierządnicę. Kiedy na przykład wizerunek bestii pojawił się po raz pierwszy, kościoły chrześcijaństwa, licząca część Babilonu Wielkiego, część, dominowały w świecie zachodnim. Obecnie wyznania te oraz ich duchowni nie cieszą się aż takim szacunkiem i poparciem ogółu. Także widzicie Państwo, to Unia Europejska to w ogóle chce zniszczyć. Unia Europejska jest przeciwko i teraz oni się trzęsą. Czego dotyczy określenie wszystkie owe królestwa świata? Wielu ludzi uważa, że religia w gruncie rzeczy przyczynia się do konfliktów lub nawet je wywołuje. Coraz głośniejsza i coraz bardziej wojownicza grupa intelektualistów w krajach zachodnich domaga się wyeliminowania wpływów religii na społeczeństwo. Mimo to religia fałszywa nie zaniknie stopniowo. Wciąż będzie zachowywać swą wpływową pozycję i próbować urabiać ziemskich królów według swojej woli.
aż Bóg zaszczepi w ich serca pewną myśl. Już niebawem Jehowa sprawi, że polityczne elementy systemu szatana reprezentowane przez ONZ zaatakują religię fałszywą. Pozbawią ją wpływów i bogactw. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydarzenie takie mogło się wydawać nieprawdopodobne. Dzisiaj nierządnica chwieje się na grzbicie szkarłatnej bestii, ale nie zsunie się z niego powoli. Jej upadek będzie nagły i brutalny. No właśnie, jeszcze raz. Czego dotyczy określenie wszystkie owe królestwa? Księga Daniela, 2 rozdział, werset 44, mówi o Królestwie Bożym, że zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres. Proroctwo to dotyczy tylko królestw zobrazowanych przez różne części posągu. A co z pozostałymi rządami ludzkimi? No widzicie Państwo, jakie ciekawe mamy tutaj pytania i proszę być tylko z nami. A co z pozostałymi rządami ludzkimi? Równolegle proroctwo z objawienia kreśli szerszy obraz. Pokazuje, że w wielkim dniu Boga Wszechmocnego przeciwko Jehowie zgromadzeni zostaną królowie całej zamieszkanej ziemi, żeby stoczyć walkę w Armagedonie. A zatem w Armagedonie zniszczone zostaną nie tylko królestwa, których symbolem był posąg, ale też wszystkie inne ludzkie rządy. Czyli to będzie nie tyle miejsce jak kiedyś, Armagedon, pole Megiddo, ale będzie to sytuacja, no bo wiadomo, że ziemia jest okrągła, już za dużo tego wszystkiego jest. Na bestię przychodzi kres. Po zagładzie religii fałszywej bestia, obrazująca cały szatański system polityczny, teraz Państwo widzicie, że ta religia, te wody odpływają, religii coraz mniej, prawie już nikt w nic nie wierzy, a jak wierzy, to są to tylko groby pobierane, bo to na pokaz, żeby widziała sąsiadka, żeby widział sąsiad, że ja mówię to, co powiedziała sąsiadka, że ja robię to, co zrobiła sąsiadka, że ja się podlizuję. No i ta psychologia tłumu narasta za plecami Jezusa. To, co kiedyś 2000 lat temu doprowadziło do śmierci Jezusa Chrystusa, że w księdze Izajasza, która była napisana w roku 732 przed naszą erą, to jest napisane, Izajasz pisze, myśmy go zabili, czyli że Żyd w imieniu Żydów mówi całego narodu, że myśmy go zabili, przecież nie poganie. Po zagładzie religii fałszywej bestia, obrazująca cały szatański system polityczny, zostanie sprowokowana do ataku na Królestwo Boże. Słuchaj, ziemscy królowie, nie mając przystępu do rządu w niebie, zwrócą swój gniew przeciwko jego poddanym na ziemi. Wynik tego ataku jest z góry przesądzony. Jeden ze skutków końcowej bitwy opisał Daniel. Ostatecznie bestia opisana w objawieniu 13 rozdział, werset 1. Jej wizerunek oraz bestia dwurożna zostaną zniszczone, czyli Anglo-Ameryka. Żyjemy za dni siódmej głowy. Do czasu unicestwienia bestii już nie pojawi się na niej żadna inna głowa. Angloamerykańskie mocarstwo światowe będzie dominować w chwili zniszczenia religii fałszywej. Proroctwa Daniela i Jana spełniają się na najdrobniejszych szczegółach. Możemy być pewni, że zagłada religii fałszywej i bitwa Armagedonu są tuż, tuż. Bóg zawczasu objawia nam te dokładne informacje. Czy będziemy zważać na te prorocze ostrzeżenia? Najwyższy czas stanąć po stronie Jahwe, po stronie Jehowy i poprzeć Jego Królestwo. Czyli widzicie Państwo, strasznie to jest ciekawe. Jehowa jest tym, który wyjawia tajemnice. Jak to mówi Amosa 3,7, że Słowo Boże to jest jako list spisany, prawda, że Bóg dociera do wszystkich ludzi, a potem nawet poprzez swoich proroków, do pogan też, tak jak apostoł Paweł miał 3 podróże misyjne. A czy oni będą słuchać, czy nie, bo to do przekory poznają, że prorok był wśród nich. Dlatego w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 14, jest powiedziane, że ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Także wiecie Państwo, to świadkowie Jehowy, święci w dniach ostatnich tutaj i teraz, 21 wiek, tego złego systemu rzeczy, czynią to dla swojego czystego sumienia, a idą ludziom na świadectwo, że świadkowie
43 rozdział Izajasza Księgi, która właśnie, tak jak mówię, była napisana w 732 roku przed naszą erą. Wy jesteście moimi świadkami, a ja jestem waszym Bogiem, czyli świadkowie świadczą o Bogu Jahwe, świadkowie Jehowy. No, Słowacki pisał w Kordianie, nawet dwa razy jest, i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Także niech Państwo tu posłuchają. Mamy powietrze z Saskiej Kępy, same oryginały, u nas nic tu nie jest mataczone, u nas nie ma żadnych, proszę Państwa, ścian jakichś takich z betonu, bo pokazali też arabską pewną telewizję, spikerka zapowiada, a tam ktoś zdetonował bombę, prawda, wybuch był bomby i było w studiu wszystko słychać. Także to tak naturalnie, proszę Państwa, jest, że my się niczego nie boimy, proszę Państwa. Rodzina policyjna, mój ojciec policjantem, to dlaczego ja tak dochodzę, dlaczego ja tak dociekam? No, jest monitorowane, proszę Państwa, wszelkie zapędy von Lipski są monitorowane. Dlaczego Janek Maciewitek mówił, że to oszustka? My tutaj mamy też Makryna Mieczysławska, wpadki lakmusowe Makryny Mieczysławskiej. Baba, która wszystkich nabrała, i Mickiewicza, i Słowackiego, dotarła do papieża i co ona osiągnę? Uciekła ponoć od ruskich, bo mordowali ją i jej te siostry. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Prawda, prawda z Biblii, prawda, niech wyjdzie prawda edukacyjnie.